Witajcie na kanale. Dzisiaj zapraszam Was na film o cieniach kryształowych z Glam Shopu. Ja mam 4 sztuki obecnie, które pokażę Wam w tej chwili. Jest to, uwaga, zobaczymy, czy zapamiętałam nazwy: Aquamarine, Bombka, Amethyst oraz Sherlit. Natomiast w kolekcji jest 9 odcieni i wszystkie właśnie mają takie bardzo fajne, oryginalne nazwy pochodzące właśnie od kryształów, bo jest i kryształ górski, i jaspis, i morganit, i właśnie te, o których ja wspomniałam przed chwilą. Jeśli chodzi o charakterystykę tych cieni i dostępność, no to oczywiście są dostępne na stronie Glam Shopu, natomiast z tą dostępnością, no to tak nie do końca, bo przed chwilą spoglądałam na stronę marki, no i część z nich jest niedostępna. Mam tu na myśli m.in. kryształ górski, natomiast cień, tak, kryształ górski, natomiast wiem, że one są w produkcji, że będą też dodatkowe kolory. Dobrze, no to może spójrzmy na tę charakterystykę produktu. Czytając tutaj ze strony marki, są to prasowane pigmenty, które charakteryzują się gładką, foliową, niemal mokrą konsystencją, pigmentacją oraz bardzo łatwym budowaniem pełnego krycia. Bardzo drogi i unikatowy skład powoduje zachowanie bardzo mocnego, lustrzanego odbicia światła i tutaj producent poleca nakładanie tego produktu na Glam Glow lub też jakikolwiek inny macie. Ja stosowałam bez żadnego pomocnika, natomiast o tym jeszcze za chwilę opowiem. Zanim sobie porozmawiamy o tym moim makijażu, bo dzisiaj użyłam jednego cienia kryształowego, żeby Wam zobrazować efekt, jak to wygląda i jak się ten produkt nakłada, no to może przejdziemy sobie do swatchy. Tak jak wspomniałam, ja mam 4 kolory. Jeden kolor kosztuje w cenie regularnej, już wyprzedzam, regularnej 25 zł, natomiast mnie się udało zakupić w promocji, były po 2 dyszki i był również dostępny komplet, natomiast ja się nie zaopatrzyłam, bo uważałam, że część kolorów jest bardzo do siebie podobnych i to są właśnie takie kolory w większości użytkowe, takie właśnie, wiecie, rose goldy, takie jaśniutkie, jakieś takie brązy, ale oczywiście zachęcam Was do spojrzenia na stronę, jeśli jesteście zainteresowani. Jeśli chodzi zaś o te kolory właśnie, które ja zakupiłam, to tak jak wspomniałam, mam Aquamarine, Bombkę, Amethyst oraz Sherlit. Bombka pochodzi z właśnie kalendarza adwentowego, nie pamiętam czy dużego, czy małego, ale zapewne Wy się doskonale orientujecie i ona właśnie weszła do sprzedaży tak osobno, niedawno, no bo zostały jakieś odrzuty i po prostu marka się zdecydowała, żeby ten cień trafił do, no właśnie, na sklep. Trafił do sklepu właśnie, nie na sklep. No i co ja mogę tutaj powiedzieć? Czym się charakteryzują te cienie? Ale, dobrze, to już powiedziałam, zanim, no to spójrzmy na te swatche. Bo starałam się pokazać Wam te swatche zarówno w świetle dziennym, jak i w świetle sztucznym, żebyście mogli zobaczyć, jak one się prezentują. Natomiast wiadomo, kamera nie wychwyci tego tak do końca. Zacznijmy sobie od pierwszego cienia, czyli od cienia Aquamarine. Tutaj mamy taką lekką właśnie zielonkawą bazę, bardziej taką może w turkus idącą, o, bardziej w morski kolor. No i tutaj oczywiście jest ta srebrzysta poświata, on jest znacznie gładszy, jeśli chodzi o porównanie na przykład z bombką i ametystem, a najgładszy jest moim zdaniem właśnie Sherlit. Natomiast ten Aquamarine, widzicie, że to jest taki, no dosyć powiedziałabym, oryginalny kolor, który nie jest tak na co dzień używany i wydaje mi się, że no na niego warto zwrócić uwagę właśnie ze względu na tę barwę. Jeśli chodzi zaś o drugi cień, czyli cień właśnie bombka, ten kalendarzowy cień, to on ma taką chłodną bazę, taką dosyć, rzekłabym, szampańską, więc myślę, że właśnie na okolicznościowy makijaż taki jak sylwester czy ślub, no to to byłby właśnie idealny kolor. I to jest właśnie konsystencja taka lekko płatkowata. Ja nie nakładałam tych produktów pędzlem, nakładałam palcem, co też zobaczycie za chwilę w makijażu. Natomiast muszę powiedzieć, że na pewno dałoby się jakimś takim, wiecie, płaskim pędzelkiem, takim jak na przykład ten, który Wam pokazuję, nałożyć, ale żeby sobie nie utrudniać, to ja wolałam sobie nakładać palcem. Oczywiście można sobie wmasować w dłoń i później nabierać ten kolor. Ja po prostu nabrałam mniej, żeby był efekt taki roziskrzonego bardziej nieba niż tafli. No bo właśnie, te produkty moim zdaniem można nakładać na kilka sposobów. Można sobie zrobić taflę, natomiast tutaj do pomarszczonej powieki raczej bym tego nie polecała. Można sobie zrobić rozgwieżdżone niebo,
czyli nawet jeszcze bardziej rozproszyć kolor niż ja to zrobiłam, bo ja tak pomieszałam może powiedzmy te dwa efekty. No, a można zrobić właśnie, o, tak jak ja pomiędzy, można zrobić rozgwieżdżone niebo, można sobie może zrobić kreskę, tym nie próbowałam, można na dolną powiekę tylko nałożyć troszeczkę, także no, do wyboru, do koloru, jak kto woli. Wracając jeszcze do bombki, ja uważam, że właśnie to jest taki uniwersalny kolor i wielu osobom się sprawdzi i biorąc pod uwagę zamiłowania większej części społeczeństwa, to chyba to jest to najpopularniejszy kolor. Dobrze, jeśli chodzi o ametyst, no właśnie, jak widzicie po moim makijażu, czy on kojarzy Wam się z fioletem, czy on wygląda jak fioletowy cień? Moim zdaniem jednak tak nie do końca, ta fioletowa baza rzeczywiście jest, natomiast czy ona jest jakoś tak spektakularnie widoczna? Ja uważam, że nie. Jeśli chodzi o ten makijaż, to ja sobie nałożyłam po prostu cień bazowy i to jest cień z palety Carnival, tej nawet pierwszej, tej jedynki, fioletowy, i na to nałożyłam ten cień ametyst, zarówno jak widzicie w wewnętrznym kąciku, jak i no prawie na całej powiece. No bo zagalopowałam się, tak sobie pomyślałam, a im więcej, tym lepiej, zwłaszcza że właśnie tutaj, bardziej bliżej tego zewnętrznego kącika stwierdziłam, że sobie rozproszę kolor, a tu bliżej wewnętrznego to jednak nałożę go tak, że tak powiem, po mojemu taflowato. I jak widzicie, nakładałam go sobie palcem i uważam, że wcale to nie było trudne i faktycznie muszę się zgodzić, że bardzo szybko można zbudować to krycie. Jeśli chodzi o Sherlit, to ja jestem zachwycona tym kolorem, bo uważam, że jest coś podobnego właśnie w palecie Nabla. Nie pamiętam teraz której, ale wydaje mi się, że Dreamy 1 albo Dreamy 2, któreś z tych, i to jest coś takiego. No teoretycznie ja tutaj widzę, słuchajcie, właśnie taką barwę, jakby to powiedzieć, troszeczkę niebieskiego, troszeczkę właśnie srebrnego i złotego. Tutaj ja widzę praktycznie wszystkie kolory, a jednocześnie no to jest baza grafitowa, więc to głównie jest grafit i on tutaj przoduje, natomiast on jest taki moim zdaniem wielobarwny i faktycznie widać tą wielowymiarowość i mnóstwo kolorów. No tak, jak widzicie na swatchach, no to cienie są solidnie napigmentowane. Faktycznie, tak jak mówi producent, szybko można uzyskać ten efekt pełnego krycia. Jeśli chodzi zaś o formulację, o formułę tych cieni, no to muszę powiedzieć, że one są takie dosyć tłuste pod palcem. Ja rzekłabym, że jest to coś takiego jak porównanie miks, właśnie, o, jest to mikstura taka, wiecie, tak mi się wydaje, turbo pigmentów oraz cieni holo, bo ta konsystencja, ona jest taka, no dosyć tłusta, natomiast jeśli chodzi o krycie, to bardziej przypomina mi właśnie turbo pigmenty, no bo faktycznie, no, iskrzy się tutaj, iskrzy, i ja bym nie powiedziała raczej, że to jest tafla jednego koloru. Wydaje mi się, słuchajcie, czego ja się nie spodziewałam, że to jednak jest tafla brokatu, bo pod palcem one nie mają właśnie, no nie czuć, że to jest brokat, nie czuć, że to jest konsystencja właśnie brokatu, natomiast na oku, na powiekach, moim zdaniem one właśnie wyglądają bardziej jak brokat i tym się różnią jednak od turbopigmentów, bo turbopigmentami, nawet jak są wielowymiarowe, to moim zdaniem można uzyskać tę taflę, a tutaj czy to jest taka pełna, czy to jest taflowaty produkt, ja bym jednak powiedziała, że nie do końca. Komu bym nie polecała tych produktów? Na pewno osobom, które właśnie no mają taką bardzo pomarszczoną powiekę, taką może nie dojrzałą, no ale to też przy dojrzałych powiekach się znacznie uwidacznia. Ale przy takiej powiece będzie się to jednak zbierało, będzie się ten produkt zbierał w załamaniach. Ja już poprzednio używałam bombki i miałam ją przez kilka godzin i muszę powiedzieć, że faktycznie jak nakładałam ten produkt jak tafla, przynajmniej starałam się, wiecie, jak budowałam pełne krycie właśnie, no to już troszeczkę mi się w tych załamaniach zbierał. A jeśli próbowałam tak jak dzisiaj, czyli troszeczkę właśnie rozproszyć ten kolor, no to on się utrzymywał dłużej, no ale nie ma tutaj żadnego zdziwienia. Moim zdaniem to jest świetne, że można uzyskać różne efekty. Będę oczywiście próbować na różnych bazach, bo próbowałam bombkę na bazie szarej i wyglądała świetnie. Ja uważam, że to jest coś wyjątkowego i bardzo mi się podoba ta formuła kryształów i bardzo bym sobie życzyła, żeby no powstawały kolejne kolory, zwłaszcza chętnie przyjęłabym coś takiego, wiecie, no takiego soczystego, bo po prostu ja mam takie ciągoty i takie kolory mi się najbardziej podobają. Jeśli miałabym porównać z innymi cieniami innych marek, no to moim zdaniem nie ma na ten moment czegoś podobnego.
Więc gratulacje dla marki i mam nadzieję, że tak jak wspominałam, ten asortyment będzie się powiększał. No i co jeszcze mogłabym tutaj powiedzieć? Dajcie znać, czy wy macie jakieś kryształy w swojej ofercie, w swoich zbiorach. Ja się bardzo cieszę, że je mam, bo początkowo milion lat się zastanawiałam, czy to właśnie nie będzie czegoś takiego jak turbopigmenty, że to może nie będzie jakaś innowacyjna formuła, natomiast ja uważam, że jest, bo ten blask faktycznie daje po oczach, a jednocześnie ta konsystencja jest taka wyjątkowa, bo tak jak mówiłam wcześniej, no to ja tutaj na powiece widzę ten brokat, a pod palcami jednak tego brokatu nie wyczułam, więc jest to coś, co mnie intryguje i na pewno jeśli pojawi się więcej kolorów, to chciałabym uzupełnić swoją kolekcję. Dobrze, to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że wydał się przydatny. Oczywiście wspominam, że ja tutaj nagrywałam w świetle dziennym, więc różne mogły być wrażenia. Mam nadzieję, że wszystko tym razem się nagrało sprawnie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Czekam na Wasze komentarze. Odwiedzajcie mnie na Instagramie, a ja już na dzisiaj dziękuję za uwagę. Żegnam się i macham jak Miss Polonia. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!